pamiętam, jak pojawił się u nas nowy szef. Powiedział, że będzie nas oceniał według say-do ratio, czyli na ile będziemy dowozić to, co zostało obiecane. To ma wielki sens, dlatego że w biznesie ważne jest skuteczne dowożenie tego, co zostało obiecane, a nie bohaterowie, którzy w niespodziewany sposób realizują jakieś niezwykłe cele. To jest szczególnie ciekawe, jak patrzę na młodszych pracowników, dla których to jest ogromnym zaskoczeniem, że w biznesie bardzo ważna jest słowność, jest otrzymywanie swoich obietnic, jest realizowanie tego, co zostało obiecane. Zatem zastanów się, czy jesteś osobą słowną, czy robisz to, co obiecujesz, oraz czy jesteś powściągliwy, powściągliwa w obiecywaniu. Obiecujesz tylko tyle, ile możesz zrobić. I zadanie dla ciebie. Co jeszcze zrobisz, żeby być osobą jeszcze bardziej słowną?